Wiem, że nie chcesz się już dłużej bać, bo we mnie jest seks, bo we mnie jest seks. Ua, ua, ha, ua, ha, ha. Kto to? A co to pani Jadzia do mnie dzwoni? Pani Jadzia, sąsiadka? Cuna. Dzień dobry pani Jadzie, dzień dobry. Co? Jak to? Co pani mówi? Jak to ksiądz po kolędzie? Jak to? Już jest na naszej ulicy? Co pani mówi? Wie pani to? Za chwileczkę do pani zadzwonię. Tak mi się siku zachciało. Muszę staremu powiedzieć. A co tu u nas taka łupanka w chałupie? A co tu taka łupanka w tej chałupie? Ksiądz zaraz ma być po kolędzie. Ja to po prostu nie wierzę, że to już, że to dzisiaj. Pani Jadziu, pani Jadziu, pani Misiu tylko powie, to dzisiaj, naprawdę to dzisiaj? Jak to na naszej ulicy? A co, to? No wiedziałam, no pewnie, że byłam w kościele. No pani Jadziu, no jak? No przecież wiadomo, że byłam w kościele. No na którą? No na 18. No dużo ludzi, bo nie widziała mnie pani, no tam z tyłu, wie pani, to chciałam się wyspowiadać, a księdza nie było. Wie pani to, ale jak to już daleko jest, czy blisko mnie? I co? Jak to u mnie ma zjeść posiłek? U mnie ma zjeść posiłek? Pani, no ale jak to u mnie ma zjeść, bo ostatni dom, tak? Ja pierdzielę, ja mam tylko sushi, ja nie wiem, czy Batman nie sushi, znaczy się ksiądz, przepraszam, pani Jadziu, bo ja się po prostu tak zakręciłam, że ja nie wiem, czy ja w ogóle mam kropidło, czy ja w ogóle mam kopertę, nie mam w ogóle gotówki, przecież ta Polska teraz taka bezgotówkowa, co ja zrobię, ja pierdzielę, pani Jadziu, to może ja wrzucę pieniądze z Monopola, bo przecież jak on ma tyle tych kopert, to on nie będzie wiedział, że to z Monopola, to pomyśli sobie, że to gotówka, a później sobie pomyśli, że ktoś sobie z tego jaja robi, to ja normalnie później pójdę, jak będę miała gotówkę, to wrzucę w kościele, normalnie na tacy, ja pierdzielę, co ja mam zrobić, pani Jadziu, ja nie wiem, czy ja zdążę, no szybko. Przecież ja mam jeszcze pierogi ze świąt, normalnie pierogi odmrożę, tak swój pierog to czysty, normalnie wszystko. Pani Jadziu, bardzo panią przepraszam, no to ja nie wiem, po prostu jestem tak zestresowana, że ja już nie o tym pierogu mówię. Ja odmrożę szybciutko pierogi, ma pani jakiś sposób, jakiś patencik, żeby szybciutko odmrożyć pierogi? Tylko ja nie wiem, czy on lubi, czy on zje, bo oni teraz tacy wymagający, to nie wiem, czy sushi mu będzie smakowało. Ja nie wiem, czy teraz te Batmany, przepraszam, nie Batmany księża, bo po prostu mi się tak myli z tym z bajki, tym Batmanem, co tam leci, bo oni też tak lecą w tej czarnej kiesce, wie pani, to mi się wszystko już teraz myli. Ja mam włosy nieumyte, no po prostu jestem nieogarnięta. Mam do pani, pani Jadziu, mam do pani serdeczną prośbę. Pani tak lubi te moje naleweczki. Bardzo bym prosiła, żeby pani go przetrzymała na chwileczkę, na momencik i my będziemy w kontakcie. Ja napiszę SMS, jak już będę gotowa, niech pani go tam trzyma długo, naprawdę. Ja muszę się ogarnąć, ja muszę to wszystko przygotować. Ja muszę kropidło, ja nie mam kropidła, ja nie mam koperty, ja nie mam nic, po prostu muszę się ogarnąć, muszę to zrobić jak najszybciej. Także pani Jadziu, przetrzyma go, pani. Dziękuję. No to będę pisać SMS, no to pa. Kto to wymyślił, żeby oni nam w chałupach żarcie wyżerali? Przecież oni mają te swoje gosposie, te gospodynie, one tam tak super gotują, naprawdę, one tak świetnie gotują, a ja nie wiem, czy mu zasmakuje, ale jak mu nie zasmakuje, to on później może powiedzieć, może nie powiedzieć, może później powie, że będzie miał, a jak te pierogi są niedobre i on dostanie później srania i się pierdzieli. I ja zawsze wszystko musi zlecić na mnie, no. Stary, musimy to ogarnąć. Ja tak zwykle za mało, zaraz pojedzie do sklepu, żeby tylko nie być tutaj, powie, że w pracy. Zdążyłam się chociaż ogarnąć. Może włosy sobie zepnę? Nie, może jakiś młody przyjdzie, ale nie za sportowo? Nie, no to ksiądz przecież, ale nie mam kropidła, jejku, czemu powiem? Dobra, powiem, że mi pies poszarpał. Idzie, to jest na pewno ksiądz. Idzie, jaki ksiądz młody, jejku, się muszę przebrać. Poszedł. Jaki ksiądz, jejku, jaki ksiądz, ja w życiu takiego księdza, ja myślałam, że on z tabmadą, a on księdzem w tej długiej kiecce. Ciekawe, co on pod tą kiecką, znaczy ja nie, mnie to nie interesuje, taki młody nie używa, oj nie no, przestań, to jest ksiądz, ja nie mogę, o stary idzie, patrz go, teraz idzie stary, no przypomniał sobie, ze sklepu wraca, patrz go, ale ten ksiądz, nie no, długo będę o nim, ja muszę do Barbary zadzwonić i powiedzieć, jakich my mamy księży w parafii, to trzeba za tym do kościoła chodzić, ktoś go zesłał, Panie Boże.